Witam Państwa w kwadransie z prezydentem. Moim gościem jest dzisiaj pan wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, to rozpocznijmy od tego, co się dzieje wokół sekundników. No, miasto jakby stoi teraz przed taką wizją, że nie może kupić tych sekundników. No tak, pojawiła się taka odpowiedź na interpelację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, gdzie jakby wyraźnie, wczoraj do tej odpowiedzi, gdzie minister wyraźnie wskazuje, że jakby stosowanie tych sekundników jest jakby niedopuszczalne. Tym niemniej, tak jeszcze na szybko, wczoraj wraz tam z kolegami z Instytutu Leszczyńskiego, tam prawnikami, przygotowaliśmy taką krótką opinię prawną i jakby z tej opinii jednoznacznie wynika, że po pierwsze to rozporządzenie, na które powołuje się minister, ono to jest takie rozporządzenie dotyczące w sprawach szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. One mówi, że nie można umieszczać innych sygnałów i urządzeń pomocniczych, tak? I mam, patrząc na całe, bo to jest bardzo długie, załącznik ma 400 stron taki do tego rozporządzenia, to tak naprawdę mam poważne wątpliwości, czy po pierwsze jest to sygnał, a po drugie, czy jest to urządzenie pomocnicze, tak? Więc tu jest pierwsza wątpliwość, bo to nie służy ani do sterowania ruchem, ani do niczego takiego, jakby można wnioskować, po co to rozporządzenie zostało wydane. I druga taka, nie chciałbym tutaj, choć teraz to jest modne w telewizjach, różne interpretacje prawne przeprowadzać, prawie codziennie prawnicy przeprowadzają. Nie wchodząc w szczegóły, tak naprawdę mamy różnego rodzaju rangę ustawy. Najważniejsza jest ustawa, poniżej jest rozporządzenie, a na samym dole jest załącznik. I z taką powszechną zasadą prawodawczą w załączniku można regulować tylko kwestie techniczne, wykresy, jakieś takie informacje, dane. A natomiast tutaj ta informacja, że nie można stosować innych tych sygnałów i urządzeń pomocniczych, ona jest zawarta w załączniku. Jest nawet takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie mówi, że w załączniku, nawet w tym właśnie załączniku, kwestie takie jak zabrania się czegoś, no jest to wykroczenie poza delegację ustawową, tak? Czyli no w naszym przekonaniu no jest to przepis, który może rodzić, i to całkiem poważnie, bo jest identyczne orzeczenie wydane w takiej samej, w bardzo zbliżonej sprawie Trybunału Konstytucyjnego, może rodzić poważne wątpliwości, czy w akcie takiej rangi może być to zawarte, więc no tak na szybko zrodził się taki pomysł, żeby wystąpić, już wstępnie wczoraj rozmawiałem z jednym z posłów, żeby jeszcze raz, mając tą opinię, którą przygotowaliśmy właśnie wraz z prawnikami z Instytutu Leszczyńskiego, żeby jeszcze raz wystąpić do ministra budownictwa, wskazać mu te wątpliwości, no bo to są moim zdaniem poważne wątpliwości. Minister trochę, jak widziałem, bo taka odpowiedź już kiedyś była, powielił w zasadzie pewnie przez swoich urzędników odpowiedź, która już została złożona rok czy dwa lata temu i w zasadzie ona jest identyczna na interpelację zadaną przez innego posła, więc no będziemy spróbować jeszcze jako Leszno, myślę, że dość bojowe zadanie, spróbować przekonać ministra, że jednak te sekundniki są dopuszczalne, bo jak pokazała sytuacja w Lesznie, te sekundniki się sprawdzają. Zupełnie niezrozumiałe są dla nas, znaczy może nie niezrozumiałe, nie zgadzamy się merytorycznie z tymi argumentami, które zostały podniesione, bo w naszym przekonaniu to usprawnia ruch i tak naprawdę jeśli dobrą informację uzyskałem od urzędników naszych, to tak naprawdę od momentu wprowadzenia tych sekundników, tych próbnych, tam nie doszło do żadnego zdarzenia, gdy tymczasem często było tak, że tam kilka tych wypadków było, więc my mamy taki naoczny przykład testowy, że te sekundniki się sprawdzają, więc myślę, że jest wiele argumentów, które myślę, że być może pozwolą przekonać ministra co do takiego stanowiska. Ale panie prezydencie, to tylko my jako Leszno piszemy ten list do ministra, czy będziecie państwo próbowali, nie wiem, tutaj szersze grono poparcia znaleźć? Chyba spróbujemy sami napisać, bo to trudno szukać do takiej sprawy tam prezydentów Wrocławia czy innych miast, w których te sekundniki funkcjonują. Myślę, że na taką interpelację minister będzie musiał odpowiedzieć i będzie musiał się odnieść do tych argumentów. Jak widzę, te odpowiedzi na te interpelacje są dość krótki, tam termin chyba jest, więc minister będzie musiał się raczej do tych argumentów odnieść, a jestem głęboko przekonany, że są te argumenty słuszne, no bo trudno, żeby tak niskiej rangi akt jak załącznik mówił, czego nie wolno, no to taka podstawowa, gdzieś tam to ma 400 stron i gdzieś tam znalazło się takie zdanie wyrwane trochę z kontekstu, na które powołuje się minister, już powołał się dwa lata temu i teraz się powołuje i mam poważne wątpliwości. Panie prezydencie, to w takim razie, no bo te sekundniki są na razie testowane, te testy dobiegają końca, czyli rozumiem, że
kupno sekundników na stałe stoi pod wielkim znakiem zapytania na razie. Nie zamierzamy raczej robić czegoś, jeżeli minister będzie kategorycznie zakazywał, tak? Choć no mówię, no tutaj jestem raczej przekonany, że tutaj ta interpretacja jest taka trochę zbyt pochopna przedstawiona przez ministerstwo. Choć no spróbujemy ministra przekonać jeszcze do innego stanowiska, a widząc te argumenty, które powiedziałem, no jestem głęboko przekonany, że one są jak najbardziej słuszne. Panie prezydencie, co z międzyszkolnym ośrodkiem sportowym? No bo jakby mówiło się parę miesięcy w ubiegłym roku o jego likwidacji, potem sprawa jakby przycichła, MOS istnieje nadal, a jak to ma być, jak to ma funkcjonować? Bo do mnie dotarły informacje, że ma być jakaś restrukturyzacja. To znaczy szczegółowe informacje, my cały czas przygotowujemy na prośbę radnych jakby informacje dotyczące, które mają być dziś pod koniec kwietnia przedstawione, dotyczące zmian w szkolnictwie. W wyniku tego audytu była taka komisja, gdzie jakby zobowiązaliśmy się, że takie informacje będą przekazane i myślę, że to kompleksowo jakby przedstawimy te informacje dotyczące ewentualnych zmian w MOS-ie. Natomiast no tak chcielibyśmy raczej iść w tą stronę, o której już tutaj mówiłem, żeby MOS funkcjonował jako jednostka zarządzająca basenem, organizująca zawody sportowe dla młodzieży, ale nie szkoląca kluby, tak? Bo teraz mieliśmy gdzieś tam pewien taką wątpliwość dotyczącą tego, że tak naprawdę no, tytułem przykładu podać, pojawiali się u nas przedstawiciele klubów, którzy mówili, no my już rozstaliśmy się z tymi trenerami, oni szkolili naszych zawodników, a oni są dalej zatrudnieni w MOS-ie, tak? No i tak naprawdę ci trenerzy niby byli dani klubom, ale tak naprawdę kluby nie miały na to wpływu, a w zasadzie szkolili głównie zawodników w tym temacie, więc w tym zakresie będziemy się starali przeprowadzić jakąś zmianę. A czy na przykład zmiana na stanowisku szefa, czy jakaś jest przewidywana? Akurat czy... w tym względzie to nie wiem, czy zmiana będzie, bo to jest normalny konkurs, natomiast w tym roku kończy się kadencja pani dyrektor, więc jest jednym z tych dyrektorów, których kadencja się kończy i w jednostce, gdzie będzie przeprowadzony konkurs. A gdzieś jeszcze będą takie konkursy? No tak, no będzie na pewno w zespole szkół numer 2, no ale to już kilka razy mówiliśmy, w liceum numer 3 i jeszcze w dwóch przedszkolach, ale nie chciałbym podać tego teraz numerów, bo dokładnie nie pamiętam, 5 albo 6 konkursów będzie przeprowadzony. MOS, trzecie liceum na pewno, zespół szkół numer... A kiedy te konkursy? ISP 10. A panie prezydencie, kiedy te konkursy? Postaramy się je zrobić w okolicach maja. Postaramy się, żeby pierwszym konkursem był konkurs w zespole szkół numer 2, bo jest to chyba jak najbardziej pożądane, żeby przygotowując się do nowego roku szkolnego jednak osoba, która zostanie dyrektorem, no, miała troszkę więcej czasu na przygotowanie jednak planu dla zespołu szkół, więc myślę, że tam przeprowadzimy w pierwszej kolejności, może będzie to koniec kwietnia, a tak to sądzę, że maj. Panie prezydencie, to jeszcze zostaliśmy w tej sferze oświaty, chodzi mi o przedszkolaki, no bo niestety wielu rodziców teraz decyduje, że ich dzieci nie pójdą do szkoły, chodzi o 6-latków, w związku z tym jakby zrobi się tłok w przedszkolach i znowu będzie brakowało miejsc dla 3-latków, dla tych najmłodszych. Cały czas na bieżąco analizujemy sytuację, no jest to trochę trudne zadanie z tego względu, że my tak do końca widzimy, że raczej zmierza ku temu, żeby te dzieci zostały, te 6-latki zostały w przedszkolach, a nie szły do szkoły, raczej jest taka dość znacząca tendencja w tym względzie, ale tak naprawdę ci rodzice nawet jak w ostatniej chwili zdecydują w sierpniu, że chcą posłać dzieci do szkoły, no to przecież jest obowiązek szkolny i szkoła ma obowiązek takie dzieci przyjąć, więc tak naprawdę do końca, tak naprawdę do 31 sierpnia nie będziemy wiedzieć, jaka będzie to ostateczna liczba. Natomiast na bieżąco to monitorujemy i mamy jakby pomysły alternatywne. Zgłaszają się do nas przedszkola niepubliczne, które działają na zasadach przedszkola publicznego, czyli dostają też taką dotację wysoką, że są gotowe otworzyć więcej oddziałów i w miarę potrzeb będziemy na to reagować. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, no to będziemy starali się w miarę możliwości też finansowych takie dodatkowe oddziały utworzyć w tych przedszkolach. Ty jeszcze dopytam o klasy sportowe. Rozmawialiśmy tutaj o nich parę tygodni temu. Przypomnę, klasa strażacka, piłkarska, czy jeszcze jakaś była? Strażacka, piłkarska i policyjna.
policyjna. A, i policyjna, właśnie. Tak, wszystkie te klasy ruszają, wyraziliśmy zgodę na utworzenie tych wszystkich klas. Jedna, ta strażacka jest w zespole szkół numer 4, choć to jest tak ściślej rzecz biorąc, ona nie będzie chyba miała takiej nazwy strażacka, tylko urządzeń tam sanitarnych, strażackich. Przypomnijmy, zespół szkół ochrony środowiska. Tak, czyli tak? Teraz zespół szkół numer... No, numer 4, ale numer na zobrazowanie, tak? Żeby wiedzieli, tak, widzowie. To jest zespół szkół ochrony środowiska i dwie klasy nowe, zupełnie eksperymentalne, ale myślę, że sprawdzą się. To jest klasa sportowa, piłkarska, tutaj ściślej rzecz biorąc, oraz klasa policyjna w trzecim liceum ogólnokształcącym. No i z takich informacji, które do nas docierają i z bieżącego takiego badania rynku wynika, że zarówno do jednej, jak i do drugiej klasy jest bardzo duże zainteresowanie. Tym bardziej, że ta klasa policyjna gdzieś tam w założeniu, ona widzimy możliwość współpracy ze Szkołą Policji w Pile, czyli będzie możliwość odbywania jakichś tam praktyk, pojechania, zobaczenia, jak to wygląda. Jest cały program zrobiony, więc myślę, że też będzie ciekawą możliwością przygotowania się do zawodu policjanta. Panie Prezydencie, Instytut Leszczyński, ostatnio gość pan Romuald Szeremietiew. Ja chciałabym zapytać nie o to spotkanie, tylko o plany Instytutu, no bo zapraszacie bardzo ciekawe osoby. Pełna sala w Centrum Kultury i Sztuki, czyli takie spotkania cieszą się zainteresowaniem. To kogo jeszcze będzie można zobaczyć? Z kim można się będzie spotkać? No, myślę, że teraz najważniejszym kluczem jakby programu, tym co będzie organizowane, no to będzie debata o okręgach wyborczych. Ona odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 17. Zostali do niej zaproszeni posłowie tutaj z tego okręgu Kalisko-Leszczyńskiego, także z Kalisza, z Leszna. Dotychczas potwierdził na pewno pan poseł minister Jan Dziedziczak, że pojawi się na tej debacie. Poprosiliśmy też, sądzimy, że jest rzeczą pożądaną, żeby w takiej debacie wziął też udział pan prezydent Łukasz Borowiak, który ma przecież bogate doświadczenie parlamentarne, samorządowe, więc myślę, że wiele ciekawych informacji będzie mógł powiedzieć. Zobaczymy, którzy jeszcze z posłów wezmą udział. Będą też eksperci, znawcy prawa wyborczego, żeby mogli nam to powiedzieć, jak to dokładnie wygląda, więc myślę, że to będzie taka kolejna ciekawa debata. Nie wiem, czy ona aż będzie tak, na pewno będzie interesująca dla mediów, dla dyskusji tutaj w regionie. Zobaczymy, czy ściągnie też tak dużo ludzi, ale myślę, że tak, bo jest to ważny temat dla naszego okręgu, więc jest to pierwszy temat. No kolejny temat, no to jest właśnie, myślę, że jacyś ciekawi goście na pewno się pojawią. Wiem, że ma być też Wojciech Sumliński pod koniec kwietnia, więc myślę, że to w dobrą stronę pójdzie. No ale tak jakby ja trochę tak z oddali, ale jako jeden z fundatorów tego instytutu też myślę, że powinniśmy się w takich sprawach merytorycznych wypowiadać i była taka opinia dotycząca podwyżek za wodę. Teraz będzie ta opinia przygotowana już tak w miarę szczegółowo dotyczące właśnie tych sekundników, więc też takie tematy trochę takie merytoryczne przydatne. Panie Prezydencie, to już na koniec. W piątek odbędzie się posiedzenie Rady Szkoły Centralnej Szkoły Szybowcowej. Czego będzie dotyczyło? To zobaczymy, bo jakby dostałem zaproszenie, wiem, że, znaczy prezydent Borowiak dostał zaproszenie. Wiem, że będzie dotyczyło pewnie przyszłości funkcjonowania, ale ja szczegółowego programu nie widziałem. Więc pan prezydent dość ostro wypowiadał się na minionej sesji na temat... No tak, pan prezydent przez długi czas próbował jakby współpracować. I chyba Centralna Szkoła Szybowcowa też próbowała współpracować z panem prezydentem, no taką szansą na kompromis, taki na to, że coś dobrze pójdzie, może nie tyle na kompromis, ale że pójdzie to w dobrą stronę, był wybór pana generała Tadeusza Pawlaczyka, który byliśmy głęboko przekonani, że poradzi sobie z tym tematem. Pan generał też wiedział, że wchodzi na trudny teren, ale miał wizję i pomysły, no niestety, no jak wszyscy wiemy, no już nie uda się tego zrealizować, no i pan prezydent ostatecznie po gdzieś tam uczestniczą sam w radach szkoły, widząc jak to funkcjonuje przez tak naprawdę półtora roku, no jest skłonny ku temu, żeby rozważyć możliwość wypowiedzenia tej umowy Centralnej Szkole Szybowcowej Aeroklubowi Polskiemu, no i ewentualnie przekazać to w zarząd Aeroklubowi Leszczyńskiemu. No jest to organizacja leszczyńska, jednostka tutaj. Przekazać całe lotnisko Aeroklubowi Leszczyńskiemu? No to, pani redaktor, no to jeszcze wszystko trzeba by uzgodnić
udowodnić, bo to też trzeba sprawdzić możliwości prawne, zasady tego funkcjonowania. No zobaczymy. No, chcielibyśmy, żeby to odbyło się w jakiejś takiej atmosferze pokojowej i porozumienia. No zobaczymy, czy będzie to możliwe, bo tak do końca widzimy, że no, nie ma tego pomysłu na funkcjonowanie tej centralnej szkoły szybowcowej. Zmieniają się cały czas prezesi, ale tak naprawdę do niczego to nie prowadzi, tak? Konkursy na prezesów się odbywają i prezesi mają kilka miesięcy kadencji i ta sytuacja gdzieś tam na początku prezesi mówią, że już opanowują, a później się okazuje, że wcale do końca opanowana nie jest, choć zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja jest bardzo trudna. Ale panie prezydencie, myśli pan, że Aero Klub Olsztyński, który no jest małą dość organizacją, znaczy małą, no może dużo mniejszą organizacją niż na przykład Aero Klub Polski, poradziłby sobie z prowadzeniem lotniska? Czy... Ja pani redaktor... No na pewno mówię... relacje między aeroklubem a miastem byłyby lepsze. Tak. Chociaż ja, tak jak przed chwilą zaznaczyłem, no myślę, że to się może odbyć w drodze jakiegoś porozumienia. Myślę, że można, no nie chciałbym dzielić tutaj skóry na niedźwiedziu i dzielić tego lotniska, ale myślę, że wchodzi w grę też taka koncepcja, żeby te oba podmioty jakoś ze sobą współpracowały, ale na takich zasadach... Ale Aeroklub Polski i Aeroklub Leszczyński? Ale na takich zasadach partnerskich, choć mówię, no ostatecznych no, rozstrzygnięć... Dzisiaj jeszcze... tego partnerstwa nie ma, panie prezydencie. No, może trzeba wprowadzić to partnerstwo, tak? A z punktu widzenia prawnego, no jest pan prawnikiem, czy to wszystko da się załatwić, no jeśli Aeroklub Polski powie, stanie okoniem do waszej propozycji? No tak. Mamy, mogę zdradzić to, bo to nie jest wielka tajemnica, mamy opinię prawną jednego z najlepszych profesorów zajmujących się taką tematyką zarządów czymczasowych, pana profesora Szewczyka, z której wynika, że mamy podstawy prawne do wypowiedzenia tej umowy. Bardzo dziękuję. Tym tematem kończymy dzisiejszy kwadrans i do zobaczenia w kolejny czwartek. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, dziękuję państwu.